Piątek, 28 lipca 2023 roku. Minął zaledwie tydzień od mojej alpejskiej wyprawy, a ja już się pakuję i szykuję do kolejnego wyjazdu w południowo-wschodnią część Europy, czyli do Rumunii. O Rumunii wiem niewiele, poza tym, że zamieszkiwał ją słynny wampir Dracula. Słyszałem też, że są tam góry, ale nie wiedziałem, jak okazałe. Choć w ostatnich latach w tym kraju doszło do wielu zmian dzięki przynależności do Unii Europejskiej od 2007 roku, to wciąż jednak Rumunia znajduje się poza strefą Schengen, umożliwiającą przekroczenie granicy bez kontroli. Mozaika kultur, tradycji i narodowości. Bajkowe krajobrazy, majestatyczne góry, malowane klasztory i czarująco średniowieczne miasta, a do tego wijące się serpentyny wysokogórskie sprawiają, że możesz się w niej zakochać. Ale czy w naszym przypadku tak było? Dowiemy się o tym w dalszej części reportażu. Mamy zaplanowany przejazd najsłynniejszymi trasami wysokogórskimi, a mowa tu o Transalpinie, czyli drodze o numerze krajowej 67C oraz drodze transpogarskiej o numerze DN7C. Zanim jednak dotrzemy do Rumunii, czeka nas szybki przelot autostradami czesko-węgierskimi. Jesteśmy nastawieni na przejechanie przede wszystkim tych dwóch tras. Głębsze, bardziej obszerne zwiedzanie tego jakże malowniczego kraju zostawiamy na inny czas. W pierwszym dniu naszej eskapady zatrzymujemy się na Węgrzech, w miasteczku o nazwie Gior. Z pozoru nieduże miasteczko okazało się dużym miastem liczącym 128 tysięcy mieszkańców. W pierwszej chwili wydawało nam się bardzo dziwne. Już samo przedmieście nie bardzo nam się podobało. Nawet zastanawiałem się, czy ja tu zrobię jakieś zdjęcia. Wyglądało na opuszczone, brzydkie, szare, bez oznak jakiegokolwiek życia. Daliśmy mu jednak szansę i to dobrze, ponieważ naszym oczom ukazała się piękna, bardzo interesująca starówka. Moją uwagę przykuła rzeźba chłopca siedzącego w łódce nieco w skromnym stroju. Skąd się wziął, jaką ma symbolikę, co oznacza? Otóż okazało się, że Gior jest miastem rzek. Cztery rzeki o nazwie Mosani, Dunaj, Raba, Rabca i Marcal transportują wodę w Gior i okolicach. Bliskość tych rzek sprawia, że Gior jest jednym z krajowych ośrodków sportu działającym od 1964 roku. A popularność rzeźby wynika między innymi z faktu, że według miejscowej legendy każdy, kto dotknie intymnej części męskiej postaci siedzącej w łodzi, będzie miał szczęście w życiu. Dzień drugi naszej wyprawy, sobota 29 lipca. Tankujemy nasze motocykle, po czym ruszamy autostradami w kierunku Rumunii. Temperatura jest już bardzo wysoka, więc zatrzymujemy się raz po raz, uzupełniając płyny nie tylko w naszych jednośladach. Jak gorąco. Dojeżdżając do granicy zaobserwowaliśmy bardzo dużą kolejkę. Pomyślałem, że będziemy stali co najmniej z 5 godzin. Jednak okazało się, że motocyklistów wszyscy przepuszczają. Chyba zdają sobie sprawę z tego, że w takie upały trudno jest co chwilę gasić i zapalać motocykl, by przejechać kilka metrów, nie wspominając już o motocyklowych ubraniach. Słowem, udało się nam bez większego kłopotu przekroczyć granicę i ruszyć w dalszą drogę.
W pewnym momencie autostrada zaczyna być zakorkowana, więc GPS kieruje nas na drogi lokalne. Cieszymy się, że możemy podziwiać krajobrazy wokół nas w nieprzerwany sposób. Tak nam dobrze, że zaczynamy przyspieszać, zapominając przy tym o przepisach drogowych, a przecież janosik w Rumunii nie działa. To przyspieszenie nie wyszło nam na dobre. Skończyło się bardzo wysokim mandatem. Od tej chwili jedziemy jak Pan Bóg przykazał, bez jakichkolwiek wykroczeń drogowych. Wprawdzie nasze samopoczucie nieznacznie się pogorszyło, ale im dalej byliśmy od tego zdarzenia, czuliśmy się lepiej. Jeszcze przed noclegiem skręciliśmy do średniowiecznego zamku Korwina, położonego na obrzeżach przemysłowego miasteczka Hunedoaru. Zamek wybudowany w XV wieku jest jednym z największych w Europie i najpiękniejszy w całej Rumunii. Nigdy nie był obiektem militarnym, tylko rezydencją królewską z ochronną fortecą. Niestety nie było nam dane zwiedzić go wewnątrz, ponieważ dotarliśmy za późno. Mimo wszystko zrobił na nas ogromne wrażenie. Podczas jazdy w stronę noclegu dotarło do mnie, że w Rumunii jestem po raz drugi. Poprzednio byłem tu 36 lat temu. Miałem wtedy 10 lat. W tamtym czasie był to dla mnie kraj zupełnie inny. Nawet mogę użyć sformułowania dziki. Podróżując przez Rumunię z rodzicami, siedziałem skulony na tylnym siedzeniu naszego samochodu, marząc, żeby jak najszybciej przejechać przez ten kraj, nigdzie się nie zatrzymując. Przerażał mnie widok szarych, zaniedbanych domów i ludzi wokół, którzy nie mieli co jeść. Wystarczyło się zatrzymać i zaraz pojawił się tłum wokół naszego samochodu. Najczęściej były to dzieci żebrzące o gumę do żucia. Tak to jak dzieciak zapamiętałem. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że Rumunia zbliża się do Europy. Na ulicach widać śmiech i dobrą zabawę. Rumuni, choć są zapracowani, mają dobre samochody. Widać, że są szczęśliwi. Takie wrażenie odniosłem nocując w malutkiej mieścinie Sebes, gdzie właściciele domu noclegowego do śniadania śpiewali nam piosenki. Ale nie wszyscy są tacy. Widać też ludzi samotnych i zagubionych, szukających swojego miejsca na ziemi. Duże miasta potrafią być czyste, mają zadbane ulice, brak jest śmieci. Wystarczy jednak zjechać z głównych dróg, by przekonać się, że czystość w tym kraju to sprawa drugorzędna. Mam nadzieję, że w niedługim czasie się to zmieni. Wszędzie widać flagi Unii Europejskiej, więc sądzę, wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak to wygląda przynajmniej z punktu widzenia motocyklisty podróżującego przez rumuńską krainę. Dzień trzeci, niedziela, 30 lipca. Budzi nas piękne słońce, więc zapowiada się bezdeszczowy dzień. Marzenie dla człowieka w siodle motocykla. W miejscu, w którym spędziliśmy noc, spotykamy też naszych kamratów z Polski. Podczas śniadania dzielimy się doświadczeniami, omawiamy trasy, by jak najlepiej spożytkować czas. Żegnamy się z właścicielami domu noclegowego i ruszamy w stronę Transalpiny. Jak na razie bez dużego ruchu samochodowego jedzie się bardzo przyjemnie, a krajobrazy przypominają mi te z Bieszczad. Zatrzymujemy się przy strumyku, który znajduje się przy trasie. Stragany przy ulicy przyciągają swym towarem licznych podróżujących, świadczą, że Transalpina jest niewątpliwie atrakcją turystyczną.
Droga 67C liczy 148 km długości i jest najwyżej położoną drogą samochodową w Rumunii. Na przełęczy Urdele osiąga wysokość 2145 metrów nad poziomem morza. W dawnych czasach służyła głównie pasterzom. Legenda głosi, że każda rodzina mieszkająca w jej okolicy uczestniczyła w budowie poszczególnych odcinków drogi, w zależności od swoich możliwości fizycznych i finansowych. Podczas I wojny światowej została rozbudowana przez Niemców, by później popaść w ruinę. Życie tchnął w nią ponownie w 2008 roku rząd Rumunii. Wtedy to na całej jej długości położono asfalt, a w newralgicznych miejscach zamontowano barierki ochronne. Od 2012 roku w sezonie letnim jest dostępna dla każdego za darmo. W całej długości trasy wytyczono wąskie zatoczki lub niewielkie parkingi z lokalnymi dewocjonaliami, na których można zaparkować, by rozkoszować się zachwycającymi panoramami. Nie omieszkaliśmy zatrzymać się na herbatkę i zrobić kilka ujęć z drona, by spojrzeć na ową trasę z innej perspektywy.
Las Alpiny odchodzą także szlaki trekkingowe. Przy okazji zauważyłem, że przy drodze w niższych partiach można biwakować na dziko. W Rumunii jest to w pełni dozwolone. Trzeba jednak uważać na niedźwiedzie. W rumuńskich górach żyje ich ponad 7 tysięcy. Jak się wtedy zachować, mówią o tym liczne poradniki biwakowe. Podsumowując dzisiejszą trasę, stwierdzam, że motorowe wędrowanie dobrze jest zacząć od takich gór, jak są w Rumunii. Bo jeśli ktoś ma już za sobą jazdę przez Alpy, to będzie się raczej nudził na rumuńskich drogach. Dla mnie to kolejne doświadczenie, które mówi, że nie musi być wysoko, żeby było ładnie. Tu poczułem się jak w naszych polskich Bieszczadach. Malownicze krajobrazy z ładnymi przełęczami. Drogi szerokie z dobrym asfaltem, więc na pewno trasa warta przejechania. Wszystko w dzisiejszym odcinku Motobiegu. Zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału i dziękuję za liczne polubienia i komentarze. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!